Cześć, tu Karibiri. W dzisiejszym odcinku Geometrycznej Wyspy kontynuujemy budowę naszej pustynnej kopuły i na początek zajmiemy się jej zewnętrzną krawędzią, mianowicie zrobimy tutaj takie prowadzące do wewnątrz całości schodki. Co prawda nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie, musimy to najpierw sprawdzić. No, dobra, daję radę. Myślałem, że będzie gorzej, ale w każdym razie jakoś to jednak wygląda. I tu się coś wymyśli. I będzie taki chodniczek naokoło z cobblestone'a. Może go zamienimy na sandstone'a w którymś momencie, jednak faktycznie, ewentualnie puścimy wzorek lub coś. Nasze drzewko już urosło, teraz czekamy, aż urośnie jeszcze większe. Mam nadzieję, że urośnie jeszcze większe. Ale w takim układzie możemy kontynuować naszą budowę. Więc w takim razie może, korzystając faktycznie z okazji, zaczniemy robić tutaj to, bo to będzie i ładne, i przyjemne, i w ten oto sposób. Niestety okazuje się, że będziemy mieli tutaj zdecydowane problemy z oświetleniem, dlatego skorzystając z okazji, że nastał nowy dzień, ja szybko podskoczę do magazynu po więcej glowstone'a, bo musimy oświetlić niestety to rondko glowstone'a. Zostanie po prostu przy pochodniach. Nie, nie możemy, bo tutaj nie ma murku. No cóż, musimy pójść po glowstone'a. Na szczęście mamy go jeszcze całkiem sporo. I będziemy oświetlali resztę podłogi. Myślę, że wiadra z wodą też już możemy zostawić, tak samo jak nether fence'a. I będziemy potrzebowali jeszcze odrobinę sandstone'a. Nie, nie będzie już więcej potrzebne w tym miejscu. Teraz możemy sobie spokojnie tutaj wszystko doświetlić. Szkoda, że jest dzień. W ten sposób widać wszystko. No my nie chcemy, żeby było widać wszystko, no ale dobra. Powiedzmy, że będziemy robili symetrycznie, czyli tu. I tutaj w sumie jest oświetlone, więc nie ma takiego problemu. Ewentualnie pociśniemy w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, dobra. I tu. Nie, czerwony proszek. I jeszcze zostały nam ostatnie klocki do postawienia tutaj. I teraz musimy poczekać, aż zapadnie noc i zobaczyć, jak to wygląda po ćmoku. No ale korzystając z okazji, że jeszcze nie ma nocy, oczywiście mam nadzieję, że w tych miejscach, o tu dokładnie, będzie tego oświetlenia wystarczająco dużo, tak samo jak tu. Nie jestem pewien, jaki wpływ będą miały na to nasze półpłytki. Ale korzystając z okazji, że jest jeszcze dzień, po prostu skoczymy, weźmiemy zboże i będziemy mogli już tutaj obsadzić nasze grządki. Tylko że w pierwszej kolejności trzeba będzie jeszcze zrobić motykę do tego. Mamy nasiona, weźmiemy ich tyle, aby nam nie zabrakło. I teraz zrobimy sobie motykę i zrobimy tą motykę żelazną. Pytanie, gdzie jest nasze drewno? Tu jest nasze drewno, nie, tu jest nasze drewno. Gdzie dwa patyczki i motyka gotowa i idziemy sadzić. Tak sobie myślę, może pod tą kopułą również posadzę parę kaktusów po obozie. To w sumie myślę, że będzie ładnie nawet wyglądało. Ale zanim do tego dojdzie, chcę zobaczyć, jak będzie to wszystko oświetlone tutaj po ciemku. Tak. I tu. Dobra,
Jedna ćwiartka zrobiona. Obsadzamy kolejną. I kolejna ćwiartka już też gotowa właściwie. Tak. I 50% planu wykonaliśmy. Niestety zabrakło nam nasion, bo coś źle oszacowałem, ponieważ na każdej z takich ćwiartek nie ma 20 paru, tylko 30 parę, więc zostało nam jeszcze tylko 7, które tu zużyjemy i musimy pójść po więcej. Naprawdę mówiąc, to też jest nauczka dla mnie, ponieważ nigdy nie policzyłem, ile tych pól się tu znajduje, więc zrobię to teraz i to jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, powiedzmy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pól. No w sobie całkiem nieźle. Tamte poletka, które mamy na brzegu, mają tylko po 25 każde. Czyli tutaj będzie zdecydowanie więcej zboża rosło. I co dalej? I w tej chwili no musimy poczekać na noc. Ale żeby nie było, odłożymy już właściwie w tej chwili. Ja tak biegam bez sensu, znowu się motam. Skoczymy po dirt, skoczymy po szkło, skoczymy po chlebek, bo mnie głód dopada. Albo nie, użyjemy steków. Bo one są bardziej wydajne jako jedzonko, bo zamiast dwóch kratek, tak jak chlebek, przywracają chyba tylko trzy, albo nawet i cztery. Tak, cztery przywracają. Motykę też już możemy odłożyć, bo nam nie będzie potrzebna. Możemy odłożyć redstone'a i zaraz ze wszystkich piecyków wyjmiemy szkło i wyjmiemy dirt. Sandstone'a też odłożymy. Płytki sandstone'owe lecą tu jako przerobione. Weźmiemy odrobinę piachu, na wypadek jakbyśmy chcieli jednak walczyć z kaktusami. Weźmiemy same kaktusy. Parę sztuk. Nie sądzę, że... Dobra. Weźmiemy cały stack. I bierzemy szkło. Tak. Tak. Łącznie to będzie... Ile my tu mamy tych piecyków? 12 stacków. Myślę, że to wystarczy na, no, na przynajmniej lwią część tej kopuły. I weźmiemy dirt, który dirt się chowa gdzieś tu. O, bo dirt nam będzie potrzebny do wspinania się na górę. Co tu mamy? Łopatę z unbreaking. I weźmiemy tą łopatę, bo nie chcę tym kilofem z efficiency kopać, bo sobie oprócz tego dirtu całe szkło rozbijemy przy okazji. Bo to jest kilo przeciwpancerny po prostu. Jak tam nasz dzień? No, dzień powoli się kończy. I dlatego możemy spokojnie już zacząć wkładać kolejną warstwę. A kolejna warstwa będzie taka śmieszna, że będzie jedna do wewnątrz. W ten sposób. I będzie ta kopuła miała przekrój dokładnie taki sam jak okrąg, o który ją oparliśmy, czyli będzie jedno do zewnątrz i dwa do góry i później kolejne jedno do zewnątrz i dwa do góry i później jedno do wewnątrz i jedno do góry i tak dalej, dokładnie w takim samym wzorze jak podstawa, która była tutaj na początku. Ale najpierw to musimy oczywiście wszystko dirtem pociągnąć, żeby nam było po prostu wygodniej.
Myślę, że nawet nie musimy robić aż tak wokół podstawy, bo to też nie ma specjalnego wbrew pozorom znaczenia. Ale z tytułu, że robi się już coraz ciemniej, istotną sprawą, która musi zostać rozwiązana, to jest oświetlenie podłogi tutaj w naszej kopule, ponieważ na obecną chwilę nie jest ona odgrodzona od reszty domu niczym oprócz tunelem. Jeżeli, nie daj Boże, nam się pojawi jakiś creeper i będzie chciał się rozejść po okolicy, to niestety pójdzie nam do domu i nam coś wysadzi. I już chyba widzę, że będziemy mieli problemy z doświetleniem w dwóch miejscach. No właściwie w czterech co najmniej, no ale za chwilę to rozwiążemy. Teraz będą dwa tak, dwa tak, dwa tak, tak. I tak właśnie układamy drugą warstwę naszej kopuły, która co chwilę nam się kończy szkło. Może w którymś momencie nawet zrobimy tak, że z tej kopuły będziemy mieli wyjście na zewnątrz. Co w sumie nie jest głupim pomysłem. Bo obecnie jedyne drzwi, które prowadzą na zewnątrz naszego kompleksu, to są frontowe drzwi od domu i ewentualnie kolejka, która jedzie w tamtą stronę i w tamtą stronę. Ale wracajmy do naszego doświetlenia, oświetlenia. Jak widzicie, w tym miejscu ja się trochę jednak boję, że coś tu się pojawi. Oczywiście, kurczę, odłożyliśmy glowstone'a, więc teraz szybko po niego pobiegniemy i to będzie nasz test, ponieważ odsunęliśmy się na więcej niż 26 kratek i kiedy wrócimy tam do naszej kopuły, jeżeli tam będzie w tym miejscach za ciemno, to już coś nam się pojawi, więc się po prostu uzbroimy. Nic się nie pojawiło. To dobrze, ale ja wolę nie ryzykować. I po prostu w tym miejscu. Tak, w tym miejscu. W tym miejscu czy w tym miejscu? Dobra, robimy od zewnątrz. W tym miejscu umieścimy jeszcze jednego glowstone'a. Podobnie zrobimy w tym miejscu. O, w tym miejscu tu. I chyba Gravel, nie. Tak, to. O, i teraz będzie zdecydowanie ładniej i lepiej i jaśniej. I nawet za chwilę umieścimy glowstone identycznie tam pod naszą dźwignią. I dzięki temu również będzie się to ładnie, symetrycznie komponowało ze wszystkim. A, i w tym miejscu zamiast sandstone'a będzie glowstone'a. I już. I bardzo ładnie to wygląda już w tej chwili. No dobra, ale w takim razie wracajmy do robienia naszego kółeczka z dirtem, ale żeby być oszczędnym, rozwalimy najpierw to. Ja się tak zastanawiam, czy może wziąć nie zrobić takiego myku, że na samej tej kopule też zrobić jakiś wzorek z glowstone'a. Bez wątpienia mogłoby to wyglądać nawet ładnie. Co prawda wolałbym tego glowstone'a specjalnie nie wykorzystywać w takich ilościach, w taki sposób, ponieważ no, na taki obwód pójdzie co najmniej cały stack. Niby racja, na co my innego możemy go wykorzystać. Ale tak czy inaczej jest to spory wydatek surowcowy. Tych stacków tam jeszcze chyba mamy z 4 albo 5. Więc powiedzmy, że w momencie, kiedy nasza kopuła wejdzie w fazę takiego pojedynczego paska, tych pojedynczych pasków będzie chyba 1 albo 3, to wtedy użyjemy glowstone'a, zrobimy taką wódkę. Będzie go wtedy mniej niż stack. I również będzie to ładnie wyglądało. Podstawy nie mam co robić czegoś takiego, bo po pierwsze boję się, że jak mi coś kiedyś wybuchnie, to po prostu rozwali mi ten glowstone bezsensownie. A tak to
sobie można pozwolić. Jesteśmy szybciutko na naszym świecie testowym. Ja tu tak podskoczyłem, żeby sprawdzić w momencie, kiedy będziemy mieli faktycznie ten pasek z Glowstone'a i wychodzi na to, że ten pasek z Glowstone'a będzie dokładnie tu. I w sumie nawet fajnie to będzie, w sumie nawet fajny będzie to efekt. Z tym tylko, że my jesteśmy akurat w tej chwili gdzieś tu. Tu żeśmy postawili już kolejną podwójną kratkę, teraz została nam jeszcze jedna, czyli za chwilę już będziemy mogli układać naszego Glowstone'a. I cała kopuła będzie mniej więcej w ten deseń. O. Ach. Karamba. Kurde, muszę wleć znowu na górę. Ale najpierw wybierzemy ten piasek. Czy tej dirt. No i dobra. I jesteśmy w momencie, kiedy będziemy mogli układać już nasz pasek z Glowstone'a, ale w tym celu niestety musimy się znowu udać do magazynu, pobrać go dużo, pobrać więcej dirtu, bo nam znowu wyszedł i tym razem już z podłogi do niego nie doskoczymy i zacząć układać dalej. To samo jak wrzucimy więcej szkła do piecyków, bo również może nam go za chwilę zabraknąć. I możemy zacząć układać już naszego Glowstone'a. I teraz, żeby nie skłować, tu w jednym miejscu będzie taki myk, że w tym miejscu będzie szkło, a w tym miejscu będzie glowstone. O, i dzięki temu będziemy mieli efekt taki, że niby ten glowstone będzie faktycznie po obwodzie. No i oczywiście zaoszczędzimy aż 4 kostki na tej transakcji. No. Tak jak wiadomo, glowstone zaoszczędzony to glowstone zarobiony. Ktoś liczył, ile go poszło? 40 parę. Przynajmniej 4 mniej. Któregoś razu, jak będę to rozbierał, będę tu musiał przyjść z silk touchem i to porozbijać. Bardzo fajna sprawa, że dzięki Silk Touchowi można odzyskać szkło, między innymi w kostkach. Niestety problem polega na tym, że Silk Touch ma strasznie niskie prawdopodobieństwo, że się wylosuje jako enchant. Do tej pory udało mi się zrobić to tylko na 3 razy. Raz na łopacie żelaznej, całkiem przypadkowo, bo sprawdzałem, jak to działa. Raz na kilofie diamentowym, który gdzieś jeszcze tam w skrzynce mieszka. I w sumie... No i to w sumie chyba wszystko. Więcej razy sobie nie przypominam. I okej, kolejna warstwa. I od tego momentu będziemy już układali bardziej poziomo niż pionowo. Ale myślę, że to zostawimy sobie na później, ponieważ w pierwszej kolejności chcemy, aby urosło nam to drzewko w samym środku, a ono nie będzie chciało rosnąć w momencie, kiedy je przykryjemy dachem. Więc musimy po prostu na nie poczekać. Nie wiem, ile to zajmie. Ja tutaj tylko przygotuję grunt pod, albo nie. Po prostu zostawię to szkło tak, jak jest w tej chwili, bo jak zrobię rundkę z dirta, to po prostu na tym dircie zaczną się pojawiać dziwne rzeczy. Więc po prostu w tej chwili jedyne, co zostało zrobić, to czekać. Jak widzicie, nasze zboże rośnie sobie jak trzeba, drzewko sobie rośnie jak nie trzeba, czyli trochę za wolno. Rundka z Glowstone'a
rondko z glowstone'a już jest zrobione. Kopuła jako tako też już nabiera kształtów. Na szkle nie będą się pojawiały żadne potworki. Musimy tylko zebrać cały ten dirt, żeby nie szpecił. I myślę, że w następnym odcinku albo będziemy kontynuowali budowę tej kopuły, czyli zasklepimy ją, dokończymy, zrobimy taki ładny otwór, jak widzieliście mniej więcej na moim świecie testowym. Lub zajmiemy się czymś innym, mniej lub bardziej konstruktywnym. Tak sobie pomyślałem, że może pójdziemy na polowanie, zapolować na, nie wiem, endermany może. Ewentualnie pójdziemy na zimowy biom poszukać i oswoić wilki. I nie wiem, i coś z nimi zrobimy. Będą nam pilnowały tutaj naszej kopuły, albo coś w tym stylu. Kości mamy tyle, że na pewno uda nam się je jakoś przekupić. Więc w takim razie to już będzie wszystko na dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Cześć!